Dom Diazów, mówi Tom. Harley, już wołam. Harley! Harley! Daphne, poszukaj Harley. Robię sobie tost. To ostatnia kromka chleba rodzynkowego. Mam 7 dzieci, więc gdy jedno się gubi, to cała 6 go szuka. Idź. Tak, dla pewności, że kromka tu będzie, kiedy wrócę. Georgie, musisz poszukać Harley. Szybko. Ale właśnie idę na trening. Tata powiedział tak. Daphne, musimy znaleźć Harley, a Georgie umie szukać najlepiej. Tak, i ma rację. Jedną chwileczkę. Louis, bestia, widzieliście Harley? Już muszę wyrwać się z domu i lecieć na trening. Co wy robicie? Smażymy boczek, ale nie robi się chrupki tak, jak lubimy. W mikrofali smaży się 2 minuty. Tutaj nie wiadomo ile. Za 30 sekund zjadamy tak czy siak. Telefon do Harley. Możecie jej poszukać? To super ważna i bardzo niebezpieczna misja. Niebezpieczna misja? No to jazda. Spójrz! Każ cicho! Chodź, idziemy coś staranować. Telefon do Harley! O, Rachel, idź poszukaj Harley, telefon do niej. Ktoś z zamierzchłej przeszłości? Kto używa telefonu stacjonarnego? Rachel, idę robić pranie, poszukaj Harley. Hej, Ethan, ktoś do Harley. Nie wiem, gdzie młoda, wszędzie szukałam. Sprawdzałaś w jej pokoju? Weź nie pytaj, wiadomo, że nie. Harley, telefon. Jestem zajęta, robię samo nadmuchiwalny balon. Mogę przekazać siostrze wiadomość? Bardzo przepraszam, że musiał pan czekać tak długo. Nie, to nie jest akademik. Dobrze, dzwoni pan w sprawie wynalazku, który przysłała do aquaparku i chciałby pan... Mówi Harley. Poważnie? Serio? Kiedy? Dziękuję. Jedziemy do aquaparku! Rezgankę! Aquapark! Pączki to nie jedyna motywacja do działania. Dobrze wiedzieć.